taki pomysł na akcję? Myślę, że pomysł sam impulsywnie powstał z tytułu wszelkiej informacji medialnej rozwiniętej przez ministra Marka Sawickiego odnośnie właśnie pokazania, że no możemy z jednej strony jako naród włączyć się w przeciwdziałanie no śmiesznym decyzjom Rosji dotyczące embarga właśnie na warzywa, owoce. Myślę, że popierając polską gospodarkę, tym bardziej sadowników, którzy są obsługiwani przez bankowość spółdzielczą, przez banki spółdzielcze, myślę, że to jest taka wspólna integracja, właśnie takie miłe i takie wspieranie się no, w trudnych chwilach, bo no, te elementy niestety finansowe na pewno dotkną producentów owoców i warzyw. Jestem w części producentką. I nie mam czasu na zajmowanie się polityką, nie słucham dzienników. Że to się może tak nie skończyć, to tylko takie embargo na te nasze przetwory, te spożywcze i owoce i te. Putin pójdzie jeszcze dalej. Osoba, która sprzedaje wtedy jakiekolwiek warzywa czy owoce w Jarocinie, odczuwa to tak samo jak... Oczywiście, to wszyscy odczują. Wszyscy odczują, bo to jest powiązanie, nie? Rynek jest powiązany niestety. Nie? Myślę, że będzie za dużo, chyba nadmiar będzie tego towaru i cena chyba będzie zniżkowa. Jeszcze daje pan też za granicę do skupu? Nie, głównie na rynku, na targowiskach. Żal mi tych ludzi, bo wydaje mi się, że Unia Europejska to tak im nie dopłaci tych pieniędzy tak z wolnej ręki ani tego, bo oni też mają swoje interesy i... Jednak może być tak jak dawniej, bez strzału w serce polskiej gospodarki, po prostu jedzmy więcej jabłek.